Witajcie! Dzisiaj nagram top moich 17 albo 18 figurek. Zaczynajmy! Pierwszą moją figurką jest ten Zolt. Fajna bardzo figurka. Znaczy ta 18 figurka. Fajna. O, tu jest 18, 17 figurka. Na tym miejscu jest nikt inny niż Robin z wakacji. Radyjko Lego, bardzo fajny element. Do niego lot Lego, też bardzo fajny do niego element. No i z tyłu na nogach nic nie ma ciekawego, a mi się podoba ten znaczek. Mogli tu deszczać na nogach. Ten torsik fajny jest, takie zielone groszki tu są, ten ma. Drugie moje takie okulary, nowa minka, robinę. O! Jeszcze mu wszczepiam. Radyjko. Nie no, radyjko. Wszczepię. Jutro będzie na kanale gazeta z Nexona i z Lensem. Sorry, że nie było gazetek Nexonite, bo Nexonite też oczywiście lubimy, jeśli się skończy w ogóle. Na miejscu 16 jest o ten z Allegro. Nie mogłem go tu nie dać. Zresztą to jest stara figurka, ale super figurka. Tu ma taką zbroję, bo to ma mieć zbroję. Figurką 15 jest ten Lloyd z zestawu. W świetnym jest skrzeszenia, w tym nie dałem na mienników, ale tak okej. Okay. Będzie recenzja pewnie tego zestawu. Nie mogę, muszę zrecenzować ten zestaw. Dobra, następną moją 14 figurką jest pani kaktus, czy człowiek kaktus. Tak wygląda, te rączki mi się podobają. Torsik już ten nie, na nóżkach nie ma nic szczegółowego, tylko mi się podoba taka buźka, że jej to boli. Albo może jej to nie boli, ale kto wie. Trzeba się dowiedzieć z mini figurek. Następna jest Mia. Mia z świątyni starcia w sali tronowej. Fajna figurka. Taki znaczek wody. Druga buźka też jest taka niefajna. No, tu takie coś jak Lloyd. Kai z 9 sezonu, też bardzo fajna figurka. Go można dostać w skrzydle. To jest moja 11 figurka, bo musiałam liczyć. Z tyłu wygląda tak, no trochę mnie to fajny jest ten element, że tu ma tą odsłoniętą rękę. Tu ma zdarte, też mi się podoba ten element na koszulce. Ten efekt maski fajny też jest. Następną już 10 figurką. Dałam już tu na miejsce tego wężona, tylko to jest podróbka, ale też moja fajna figurka. Fajna dla mnie jest na hełm. Z tyłu bez tych ramienników wygląda tak. Dobra, poskładamy ją. I lecimy z następną figurką. Następną figurką. Wow! Krótkie księcia. Następny jest zielony nin z zestawu starcie w sali tronowej. Bardzo też polecam zakupić ten zestaw. Jest w sklepie, już poszłam i w innych takich sklepach są wygląda tak. Mówiłem, tu jest takie coś, nie?
To była figurka dziewiąta. Jest figurka ósma. Harumi. Też bardzo fajna figurka. Lubię ją. Następna jest ta siódma figurka Skylo ze Stawu Starcie w sali tronowej. Też mi się podoba, warto zakupić ten secik. Teraz nasza fajna, ulubiona moja figurka. Szósta figurka, czy piąta figurka z tego topu. Złoty Ninja. Złoty Ninja też jest bardzo fajną figurką. Był w moim mieście kiedyś, ale już teraz nie jest. To była figurka chyba szósta, a następna jest figurka piąta z zestawu takiego, no z tego zestawu z górskiej policji. Bardzo fajny ta maska, bardzo kupić ten zestaw. No, taki z motorem i tą skałką, nic to nie miał. To była piąta figurka, następna jest moja fajna figurka, moja, czyli się obijamy o podium, czwarta figurka, czyli Batman z Batmana filmu. Go próbowałam odbudować i mi tak się odbudowało. No, jak wygląda w tym topie, taką ma byśkę drugą. A jest bez peleryny, wygląda w końcu. Tak, ten pasek jest fajny. Dlatego go tu umieściłem. Następny jest mój fajna figurka. Moja trzecia figurka, Samurai. Moja najfajniejsza figurka, fajna jest. Moja już druga figurka to jest Pan E. I moja ulubiona figurka, nie wiem, czy ulubiona, ale moja najlepsza figurka na miejscu pierwszym jest Lloyd z Niczego Film. Ten z kolekcjonerskich figurek. No tu taki fajna artystka z tą maską. Jest fajne to. Też mi się podoba. Te nóżki też są fajne i dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, oglądajcie i zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Pa!